Nazywam się Mirosława Chomiak i mieszkam w Ujściu Gorlickim. Jestem emerytowaną nauczycielką języka rosyjskiego oraz byłam pierwszą po wojnie nauczycielką języka łemkowskiego, którego zaczęłam uczyć w 1991 roku. Początkowo uczyłam języka łemkowskiego w Szkole Podstawowej w Ujściu Gorlickim i Szkole Podstawowej w Kółkowej, a następnie w Gimnazjum w Ujściu Gorlickim. Od 2000 roku uczyłam języka łemkowskiego w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Marcina Krobera w Gorlicach. Ponieważ na początku nie było podręczników do nauki tego języka, zaczęłam opracowywać najpierw sondażowe materiały dydaktyczne, w tym programy nauczania, które wydawałam we współpracy ze Stowarzyszeniem Łemków. Za swoją pracę zostałam nagrodzona medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi oraz premią Cyryla i Metodego przyznaną przez Światowy Kongres Łusinów i Fundację Stefana Czepy przy Uniwersytecie Toronto.